Jest Bóg, który sądzi ziemię. Psalm 58, werset 11. Dzień pomsty. Pierwsza część tego psalmu 58 opisuje stan świata bezpośrednio poprzedzający sąd nad żyjącymi narodami, tuż przed rozpoczęciem nowego przymierza. Będzie oczywiste, że zarządzanie ziemią przez człowieka całkowicie zawiodło. Synowie ludzcy nie mówią ani nie działają sprawiedliwie. Tak jak w dniach poprzedzających sąd potopu ludzie byli zepsuci i pełni przemocy na swoich drogach, jak dokumentuje nam to pierwsza księga Mojżeszowa, 6 rozdział, 11 werset, tak zanim sąd spadnie na obecny świat, znów okaże się, że ich uczynki są całkowicie zepsute. Tak, zanim sąd spadnie na obecny świat, znów okaże się, że ich serca są całkowicie zepsute, a ich ręce pełne przemocy. Tak dokumentuje nam to Słowo Boże w 1 Mojżeszowej 6,11, jak było za dni Noego i Pan Jezus tak samo powiedział, że tak, zanim sąd spadnie na obecny świat, znów okaże się, że ich serca są całkowicie zepsute, a ich ręce pełne przemocy. Zobaczymy, że ludzie są oddaleni od Boga nie tylko przez naturę, ale także przez swoje stałe, złe, zepsute praktyki, mówienie kłamstw, zmyślonych opowieści, babskich baśni i żydowskich opowiastek, różnych spisków i rozprzestrzenianie trucizny błędu. Ponadto są głusi na każde łaskawe wezwanie Boga, wszelki apel łaski, jakkolwiek atrakcyjnie i mądrze ta łaska jest przedstawiona. W ten sposób synowie ludzcy pieczętują swój los i okazują się dojrzali do sądu. Psalm 58 kończy się wyrazem radości sprawiedliwych, czyli żydowskiej resztki, gdy widzą sąd nad złymi, co widać w Psalmie 58, wersety od 10 do 12. Sprawiedliwi będą myć swoje stopy we krwi złych i niegodziwych. Osiągną swoje błogosławieństwo przez sąd nad swoimi wrogami. Wtedy stanie się jasne, że sprawiedliwi mają swoją nagrodę i że jest Bóg, który sądzi ziemię. Chrześcijanin, obdarzony wszelkimi duchowymi błogosławieństwami w niebiosach, oczekuje wybawienia od cierpień i zła przed rozpoczęciem siedmioletniego ucisku, przez zabranie go ze sceny zła w pochwyceniu Kościoła, aby był z Panem Jezusem Chrystusem. Dlatego nie oczekuje sądu swoich wrogów. Pobożny Żyd w czasie 7 lat ucisku, którego błogosławieństwo jest na ziemi, jest przez Boga pouczony, że czas 1000-letniego błogosławieństwa dla ziemi, gdy rozpocznie się nowe przymierze, które będzie ustanowione 7 lat po pochwyceniu Kościoła, może być osiągnięty tylko przez osądzenie zła. Dlatego słusznie oczekuje osądzenia swoich wrogów. I tak mówi Psalm 58, jest Bóg, który sądzi ziemię. Psalm 58, werset 11, dzień pomsty jest opisany w tym właśnie zagadnieniu. Aby być razem z Kościołem pochwyconym do nieba przed tymi strasznymi czasami, przed 7 lat przed rozpoczęciem nowego przymierza, 7 lat przed tym, gdy Pan Jezus przyjdzie na ziemię w glorii i chwale, gdy każde oko go ujrzy, to musisz teraz uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, aby być zbawionym przed nadchodzącym gniewem Bożym. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz uratowany. Tylko Pan Jezus może zapewnić ci ratunek przed
nadchodzącym Bożym sądem. Tylko Pan Jezus ten cały sąd poniósł na sobie samym w 3 godzinach ciemności, gdy Bóg opuścił go i gdy słyszeliśmy ze Słowa Bożego, że Pan Jezus krzyczał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? Bóg opuścił Pana Jezusa Chrystusa wtedy, kiedy na Niego został włożony cały sąd, cały grzech. Jezus został uczyniony grzechem za nas w nasze miejsce, stał się doskonałym zastępcą, więc uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jeśli nie uwierzysz Pana Jezusa, będziesz potępiony. Dlatego ratuj się spośród tego złego i przewrotnego rodu. Uwierz Jezusowi Chrystusowi. On chce cię zbawić i ma moc cię zbawić.